Kropielnica. Podcast księdza Śliżewskiego. Dotykamy tematów świętości. Czy Kościół można szybko uzdrowić? A może nie trzeba tego robić szybko, tylko solidnie od podstaw? Do rozmowy zaprosiłem Zbigniewa Nosowskiego, redaktora naczelnego kwartalnika Więź oraz autora arcyciekawego podcastu Półprzewodnik po nocy ciemnej. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie Pana. Cieszę się, że mówi ksiądz, iż jest to arcyciekawe. Tak, no zdecydowanie. A powiem tak pod względem nawet redaktorskim, że jak odsłuchałem pierwszy odcinek, gdzie pan rozmawiał z panią, która uczy i trenuje osoby niewidome do tego, żeby żyć w społeczeństwie, to pomyślałem, jaki to jest kapitalny obraz, żeby najpierw wyciągnąć pewną alegorię, a potem starać się w tym motywie szukać pewnych punktów treściowych do tej nocy, w której jesteśmy w Kościele, no bo ona jest, zresztą wielu teologów się wypowiada, że od reformacji Lutra to chyba teraz jest jeden z najtrudniejszych czasów. Ja się czasem zastanawiam, czy do końca jest to prawdą, bo to, co się działo po Soborze Watykańskim II, jak wielu nawet księży rezygnowało z kapłaństwa, bo nie wyobrażało sobie, żeby msza święta nie była w rycie trydenckim, to też wtedy był kryzys, więc tak naprawdę tych kryzysów było dużo. Kryzysów jest dużo, natomiast ja zresztą zdecydowanie wolę używać do opisu tej sytuacji Kościoła dzisiaj takich określeń trochę innych niż kryzys. Może to prawda, ja akurat mam wykształcenie i socjologiczne, i teologiczne, więc jedno myślenie i drugie jest mi bliskie, ale myślę tak, żeby pokazać specyfikę sytuacji Kościoła, to właśnie wolę mówić o takich rzeczywistościach jak zbiorowa noc ciemna, właśnie ciemna noc Kościoła, bo to jednocześnie odsyła nas do pewnego obrazowania i sposobu myślenia, który istnieje w kościelnej tradycji, pokazującego, że coś jest, mimo trudności, do czegoś możemy dojść, że to nie chodzi o tylko kryzys przezwyciężalny jakimiś tam ludzkimi staraniami, ale potrzeba pewnego rodzaju mistycyzmu takiego, no powiedziałbym, dostępnego każdemu. No, ale to już jest oddzielna dyskusja. Rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna. Dobrze ją kiedyś zresztą papież Franciszek opisał, że to jest sytuacja, w której kończy się pewna epoka. Jedno z najpiękniejszych, moim zdaniem najtrafniejszych zdań opisujących tę sytuację, w której się znajdujemy, powtarzane bardzo często przez papieża Franciszka, po raz pierwszy chyba wypowiedziane podczas pierwszej jego podróży jako biskupa Rzymu, taki do Ameryki Łacińskiej na spotkanie z biskupami w Brazylii. Wtedy powiedział, że to, co przeżywamy, to jest nie tylko epoka zmian, ale zmiana epoki. I w tym sensie rzeczywiście jest to dużo, dużo głębszy problem niż tylko to, że po prostu świat się zmienia. Mhm. Aczkolwiek jeśli adoptujemy do dzisiejszej sytuacji taki termin jak noc ciemna i oczywiście powołujemy się na świętego Jana od Krzyża, to jak zresztą bardzo ciekawie w jednym z podcastów Półprzewodnika pana Karmelita Bosy wytłumaczył, że święty Jan mówił tutaj o nocy ciemnej, która jest wynikiem bardzo dużej bliskości z Panem Bogiem i ona ma przygotować do jeszcze głębszej więzi duchowej. A teraz pytanie, czy to, co my dzisiaj przeżywamy, jest wynikiem bardzo głębokiej relacji i potrzeby przeniesienia tego na wyższy poziom, czy raczej bardziej właśnie schylałbym się do tego określenia kryzysu, że pewne rzeczy zaczynają ukazywać się, zaczynamy w ogóle je podejmować, problemy, które były kiedyś, nie bójmy się tego określenia, zamiatane pod dywan. Więc to nie jest sytuacja, której Pan Bóg chce, więc to jest raczej oczyszczenie, a nie wejście w noc ciemną, przynajmniej w rozumieniu janowym. Tak, ale jednocześnie można powiedzieć, że jakby takie procesy zachodzą równocześnie, tak? To nie jest, mamy do czynienia z wieloma ludźmi, z wieloma społecznościami, z wieloma kulturami katolickimi, więc różne procesy mogą dziać się równocześnie, ale co do tej Bożej obecności, to ja bym
Ja bym też na to wskazywał w całej tej nocy ciemnej, bo wydaje mi się, że jak się ją dobrze przeżywa, to ona jest odkrywaniem tego, że Pan Bóg w tym jest, tylko może nie tam, gdzie przyzwyczailiśmy się go widzieć i znajdywać. No tak, i on też może prowokować tę sytuację, no bo on chce, żeby Kościół był coraz bardziej święty, więc w tym momencie, kiedy my zyskujemy pewną dojrzałość, żeby już umieć o czymś rozmawiać, to wtedy on może tę sytuację robić. Oczywiście to dzieje się dwutorowo, no bo z jednej strony Pan Bóg tego chce, a z drugiej strony też społeczeństwo ma coraz większe narzędzia, żeby wywierać na Kościół pewien wpływ i oczekiwać, żeby pewne rzeczy były bardziej klarowne i czyste, więc te rzeczy jakby się ze sobą zazębiają. Zgadzam się, tak. No to przejdźmy do pierwszego pytania. Czyli zacznijmy od tej więzi, której pan jest redaktorem. W ogóle super nazwa dla redakcji, dla kwartalnika, że więź, czy akcentujemy, że chodzi o wspólnotę. No bardzo, bardzo, rzeczywiście bardzo programowa nazwa. My jakoś próbujemy starać się, aby nawet przy wyrażaniu własnego stanowiska bardzo stanowczo i bardzo wyraźnie, co zawsze w publicystyce wymaga również polemiki, aby jednocześnie nie zrywać więzi jakoś łączących właśnie nas z innymi ludźmi, a jednocześnie tradycyjnie przez tę historię i samego tytułu pisma i w ogóle jego tradycję już od 66 lat staramy się, aby to, co robimy, budowało rozmaite mosty i między katolikami, ludźmi niewierzącymi, i różnie wierzącymi chrześcijanami, między nami jako katolikami, a wyznawcami judaizmu czy islamu. Na przykład tak się składa, że mamy w gronie naszego zespołu redakcyjnego mamy ludzi bardzo głęboko zaangażowanych i w Polską Radę Chrześcijan i Żydów, i w Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów. No to jest taka próba budowania wspólnego świata, bo myślę, że to, co jest takim ideałem katolickiej nauki społecznej, czyli wspólne dobro, no, zwłaszcza w dzisiejszej epoce, musi przyjmować za punkt wyjścia to, że ludzie są bardzo różni, więc to wspólne dobro nie może być tylko dobrem partykularnym, tak jak się jednej grupie wydaje, musi brać pod uwagę również stanowiska, poglądy, wartości innych grup. Ale redakcja raczej swoje treści kieruje do osób bardziej intelektualnie rozwiniętych, w sensie bardziej do racjonalistów. Takie raczej mam odczucie, bo patrząc na treści, no to one są głębokie nie tylko przez temat, jaki jest poruszany, ale również przez metodę, która jest w nich używana. Zresztą jak patrzę na swoje szczecińskie środowisko, to w większości osoby, które czytają więź, to są osoby z nie tylko wyższym, ale i akademickim wykształceniem. Więc czy obserwuje też to pan w większości Polski, czy to jest tylko kwestia specyfiki Szczecina? Nie, oczywiście my jesteśmy pismem i środowiskiem, które zachęca ludzi do myślenia. Jednocześnie odbieramy sygnały od innych i zachęcamy sami siebie do myślenia. Natomiast na całe szczęście wykształcenie wyższe nie jest już dobrem tak rzadkim, jak było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ludzi z tym cenzusem akademickim jest coraz więcej, ale my też staramy się, jakby, żeby więź nie była pismem, to jest ważne dla mnie rozróżnienie, myślę, i o więzi papierowej, i o internetowej, bo to są dwa różne nasze sposoby działania. Wydajemy kwartalnik Więź papierowej w formie elektronicznej, cyfrowej, oraz prowadzimy portal więź.pl, w którym prowadzimy taką bieżącą publicystykę, także podcasty, o których, między innymi te podcasty, o których ksiądz mówił. Więc zależy nam, żeby te nasze działania były adresowane nie do intelektualistów,
ale inteligentów. Tak, to czyli właśnie upraszczając, żeby nie trzeba było na to doktoratu. Tak, znaczy ja tu podpiszę się pod tym, że tak rzeczywiście jest, bo nawet jak słucha się pana półprzewodnik, to jest to wypowiedziane głęboko, ale prostymi słowami. To nie jest tak, że to jest niedostępne dla wszystkich. Nie, to jest dostępne dla wszystkich, którzy chcą podjąć trud myślenia. Dzięki, bo rzeczywiście jest to trafne odczytanie naszych intencji. Dobrze, no to mamy kolejny punkt, ale jeszcze, bo nie skończyłem pytania. Jeśli chodzi o tę więź jako środowisko też promujące i przeżywające katolizm otwarty na świat. Też takiej definicji używacie, kiedy mówicie o swoim działaniu. I co to oznacza? W jakim stopniu Kościół w Pana odczuciu może i powinien być otwarty na świat? Czy otwarcie nie jest czasami również i zagrożeniem? I oczywiście tutaj chcę powiedzieć, o co mi chodzi, bo samo otwarcie jest jak najbardziej pozytywne, ale kiedy myślimy o pewnej wiedzy, która jest objawiona, to jednak mimo wszystko ona w pewnym sensie jest zamknięta. Wiadomo, teologia ją rozwija, interpretuje, przedstawia współczesnemu światu, no ale jednak jest ona czymś innym od świata. Jezus powiedział, będziecie różni od świata i świat będzie wam pokazywał, że jesteście kimś innym. Więc jak ta otwartość może być realizowana? I do tego świata jesteśmy posłani. I myślę, że nam zależy bardziej na podkreślaniu właśnie tej drugiej strony, bo ja bym tak najprościej, szukam zawsze prostych formuł, najprościej powiedziałbym tak, że dla mnie wierzyć to być blisko w trzech wymiarach. Być blisko Boga, być blisko ludzi i być blisko świata. Być blisko Boga, czyli to jest ten wymiar wiary jako relacji zaufania ze Stwórcą, Zbawicielem jednocześnie i Uświęcicielem. Być blisko ludzi, czyli ta konkretna miłość bliźniego, w której sprawdza się i weryfikuje stosunek do Boga. Ale być blisko świata, czyli kochać ten świat, nawet jeśli on zmierza w jakimś niedobrym kierunku, to jesteśmy do niego posłani, bo powstaje pytanie, po co Kościół? Po co Kościół? Kościół jest po to, żeby być skutecznym sakramentem zbawienia. A żeby być skutecznym sakramentem zbawienia, to jest takie podstawowe stwierdzenie soborowej konstytucji o Kościele, dogmatycznej konstytucji o Kościele, no to znaczy być sakramentem zbawienia, to znaczy być jego znakiem i narzędziem, czytelnym znakiem i skutecznym narzędziem. W tym celu nie można się skupiać na potępianiu, na odrzucaniu tego, co złe w świecie. Trzeba znaleźć wspólny język z ludźmi współczesnymi i ten wysiłek wydaje mi się bardzo, bardzo ważny. On jest do tego bardzo zachęcał II Sobór Watykański. Myślę, że wszystkie kolejne pontyfikaty w ten czy inny sposób, chociaż są różne, również taki wysiłek otwierania się na współczesny świat z jego wszelkimi nadziejami i obawami, i lękami, i zagrożeniami. No dobrze, ale czy można być otwartym za bardzo? No bo z jednej strony ta definicja, którą pan przed chwilą ukuł, jest bardzo bezpieczna, dobra i uspokajająca, bo pokazuje, że Kościół chce być blisko, ale z drugiej strony, czy ta bliskość nie spowoduje, że my będziemy za bardzo się zajmowali perspektywą człowieka? Bo z jednej strony ona oczywiście jest bardzo potrzebna, bo mamy różne życia, różne doświadczenia, ale nie rozumiem tego też tak, że mamy się zgodzić na pewne niedojrzałości, tylko że być nawet w tej niedojrzałości z człowiekiem, aby go podprowadzić do dobra. To prawidłowo to rozumiem w takim kluczu? Tak, tak. Z tym zastrzeżeniem, że
że sami znalazłszy to dobro i prawdę w Jezusie Chrystusie, wciąż jej na nowo szukamy, tak? To znaczy nie jesteśmy posiadaczami tej prawdy, bo to raczej ona nas posiada, tak? I to nie jest tak, że my o tu wszystko wiemy i przeprowadzamy tych, co nic nie wiedzą i nie potrafią znaleźć do źródła. A więc ja bym jeszcze może powiedział o czymś takim, że mnie... Ja się nie boję kontaktu z innymi, z różnymi ludźmi, bo miałem bardzo wiele doświadczeń, w których spotkanie z odmiennością uświadamiało mi moją, czy owocowało pogłębieniem mojej wiary katolickiej. Powiem może jedną anegdotę, bo to nie jest anegdota, to jest autentyczne doświadczenie. Chwilkę to zajmie, bo muszę zrobić dłuższy wstęp, ale ona coś pokazuje. Otóż ja spędziłem na przełomie lat 1989-90 4,5 miesiąca w takiej ekumenicznej szkole prowadzonej przez Światową Radę Kościołów pod Genewą. Było tam kilkadziesiąt, bodaj 69 osób, nas studentów z różnych krajów całego świata, łącznie z krajami tak egzotycznymi, z których nigdy nikogo nie spotkałem więcej, jedynie, nie wiem, na Igrzyskach Olimpijskich widzę ludzi stamtąd, jak na przykład Kiribati czy Tonga, to są takie kraje na wschód od Australii. Słychać o nich czasem jeszcze jak jest nowy rok, bo zawsze tam najwcześniej się zaczyna nowy rok. No był tam z nami pastor z Kiribati, jakiegoś bardzo, bardzo, bardzo wolnego kościoła, tak nie związanego z żadnym tradycyjnym protestantyzmem. A w ogóle było to grono, w którym na te 69 osób chyba było nas czworo katolików. W tym holenderska katoliczka, czytaj właściwie też protestantka. No i sobie pastor z Kiribati opowiadał taką rzecz, która w dyskusji o inkulturacji wiary w różne kultury, on zaczął opowiadać o Eucharystii w kontekście podstawowego pożywienia, jakim na Kiribati są orzechy kokosowe. I on zaczął mówić nie tylko coś, co jest dość powszechne w różnych kulturach, że gdyby Pan Jezus przyszedł, nie wiem, na świat w Chinach, no to by używał ryżu, a nie chleba. Wiadomo, że gdyby przyszedł na Kiribati, to by używał właśnie orzecha kokosowego, ale on szedł dalej w tej refleksji. Szedł dalej i twierdził, że w ogóle orzech kokosowy to lepiej niż chleb i wino wyrażają to, co ma wyrażać Eucharystia. A tak słucham, strzygę uszami, zresztą to jest, wydaje się to interesujące, ale co on ma na myśli? A no, lepiej wyrażają, bo to jest dwa w jednym. Miąższ i mleczko. A jeszcze na dodatek, jak ktoś chce wypić mleczko z całego kokosa, to musi tak się przyssać, jakby całować, no właśnie taka serdeczność, bliska relacja. Brzmi to ciekawie, ale zaraz sobie uświadomiłem, że jakby z dwóch powodów ja zupełnie nie, z tym się nie zgadzam. Po pierwsze dlatego, że ja wierzę, iż Jezus nieprzypadkowo przyszedł w konkretnym miejscu i czasie, że jest to kontynuacja wybrania narodu żydowskiego i dlatego przychodzi w konkretnej kulturze i bierze do ręki chleb i wino, które tam jest prezentowane. Więc inaczej byłoby to zaprzeczanie właśnie tej ścieżki, tego pierwszego wybrania, ale po drugie, że ja właśnie wierzę wiarą katolicką w Eucharystię. To znaczy nie jest to dla mnie tylko mit, który można przekładać symbolicznie na wszelkie inne kultury, tylko że wierzę, że on realnie jest w tym chlebie i w tym winie. Byłem wtedy już po studiach swoich teologicznych. Ja powiem księdzu, że nigdy nie odebrałem lepszej
lekcji katolickiej wiary w Eucharystię niż podczas tego spotkania. Bo wtedy mógł sobie Pan przypomnieć o konkomitacji, współprzenikaniu ciała i krwi i różnych innych trudnych pojęciach, bo dzięki temu, że ten pastor podważył ważność symbolu albo że znalazł lepsze. I trochę tak jest, że kiedy spotykamy się z innością, to jesteśmy prowokowani do zrozumienia jeszcze bardziej własnej tożsamości, bo musimy ją trochę obronić, musimy pogłówkować, nie? Włożyć jakiś wysiłek w to. Tylko jest jeszcze jedno ale odnośnie tej otwartości. Gdzie są punkty odniesienia, o których zresztą też w półprzewodniku Pan bardzo często mówi i o to pyta gości, żeby jednak nie zboczyć za daleko, żeby, jak to używając jednego obrazu, ten głos Chrystusa, który nas woła, był ciągle słyszalny, a żeby nie oddalić się tak daleko, że już go nie będziemy słyszeć. No bo ktoś powie, no dobra, Pismo Święte, albo jeszcze doprecyzuje Pismo Święte w tradycji katolickiej, czyli co, że w odczytywaniu historyczno-krytycznym, które tak naprawdę dla większości katolików jest niedostępne, bo nie rozumieją całego kontekstu kulturowego, tylko bardziej biorą tę alegoryczną, duchową interpretację? I to jest pytanie, co jest tak naprawdę czymś, co jest takim jądrem, źródłem, który sprawia, że my nie możemy od czegoś odchodzić. Bo kiedy patrzę na Kościół jako na całość, który też bardzo zdawkowo podchodzi do różnych kultur, który nie zawsze z wszystkimi chce dialogować, to właśnie czasami z lęku przed utratą własnej tożsamości. Z jednej strony rozumiem takie wycieczki, o których Pan opowiedział, bo one są bardzo cenne i sam też tak buduję swoją wiarę, ale z drugiej strony jednak patrząc na całość, to chyba lepiej, że kościelne młyny mielą powoli, czy nie? Nie, przede wszystkim najważniejsze jest to, że o dialogu można mówić wtedy, kiedy ktoś ma silną tożsamość, kiedy wie, kim jest. Bo inaczej nie ma żadnego dialogu, tylko spotkanie ludzi, którzy też gdzieś nawzajem szukają, tak? Wszyscy oczywiście zawsze szukamy, natomiast jakoś w pewnym momencie definiujemy własną tożsamość i wtedy dopiero dialog jest naprawdę interesujący, bo jeśli, może inaczej powiem, ksiądz, ja jestem również członkiem, byłem też chrześcijańskim, współprzewodniczącym przez ładnych parę lat Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. I my tam mamy zasadę, że właściwie przyjmujemy do grona Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów wyłącznie osoby, które jasno określają swoją tożsamość. Jestem wierzącym Żydem, jestem chrześcijaninem jakiegoś tam wyznania, jakiejś tradycji. A niechętnie patrzymy na ludzi, którzy gdzieś tam kręcą się wokół nas, wokół tych spotkań dialogowych żydowsko-chrześcijańskich, ale takich, którzy właśnie mieszają. No tak, ponieważ ekumenizm, jak i w ogóle dialog międzyreligijny nie polega na znalezieniu średniej arytmetycznej, tylko polega na tym, żeby mieć swoją tożsamość i w pewnym momencie spotkać się po drodze. Tak, dokładnie. Ponieważ jeśli każdy będzie chciał pewnego dążenia do Jezusa, do źródła, to my poryzygnujemy z tego, gdzie my odeszliśmy. Czyli my zrezygnujemy z fałszu u siebie i w pewnym momencie może się okazać, my jesteśmy na tej samej drodze. I tak rozumiemy ekumenizm. Nie może w takim klasycznym ujęciu, jak to Kościół katolicki mówi, powrót do matki. Bo bardzo często przez powrót do matki również niektórzy chcieliby rozumieć powrót do naleciałości. A trzeba rozróżnić między naleciałością a istotą, która jest w Kościele. Mhm. Owszem, to jest właśnie moje doświadczenie. My w Radzie Chrześcijan i Żydów odpowiadamy, że chodzi nam o to, żeby dzięki dialogowi Żydzi byli lepszymi Żydami, chrześcijanie lepszymi chrześcijanami. Jeszcze jedna myśl taka mi powstała, zresztą którą też Pan bardzo fajnie wyraził. Chodzi mi o tę tożsamość, o pewną wiedzę, która jest potrzebna do tego, żeby być otwartym. I tak jak słyszę Pana
I tutaj pobrzmiewa bardzo duża wiedza teologiczna. Nie oszukujmy się, zresztą też słuchając tych pana podcastów, to jest bardzo jasne i klarowne, że pan wie, co to znaczy być katolikiem. Ale ja czasami boję się odnośnie waszego środowiska, czy ktoś, kto nie ma tej ugruntowanej tożsamości katolickiej, jak słyszy te rzeczy, to skupia się tylko na powierzchni, na tym, że trzeba się na wszystko zgadzać, bo ludzie są różni. I czy to wtedy nie powoduje pewnego rozluźnienia. Bo ja swego czasu miałem z waszym środowiskiem pewien problem. Nawet pamiętam taką bardzo, może jak pan ją usłyszy, nawet i przykrą sytuację, kiedy 4 lata temu, jak chodziłem po kolędzie, to kiedy zachwalano księdza Bonieckiego i ukazywano go jako męża stanu, to nie wytrzymując emocji przy tych argumentach, jakie obok tego były pokazywane, zresztą przez profesorów szczecińskich, to powiedziałem, nie wiem, czy tygodnik powszechny w ogóle powinien mieć przymiotnik katolicki. W tym momencie wstano na proste nogi i powiedziano, kolęda się zakończyła. Dzisiaj już bym tych słów nie powiedział, bo zagłębiłem się w to, co jest w waszym środowisku i naprawdę to jest bardzo ważny głos. Ale właśnie boję się czasami takich osób, które mogą schodzić na boki, bo skupiają się tylko na tym, że jesteście tak bardzo otwarci, a nie są po dobrej teologii. Czy nie widzi pan w tym zagrożenia? No oczywiście, że są takie możliwości. Ludzie nieuchronnie właśnie są bardzo różni. Na tym polegają ich także osobiste note ciemne, że gdzieś tam odchodzą, zmieniają się, wchodzą na nowe drogi, będąc do tego lepiej czy gorzej przygotowanymi. My pracujemy w sferze publicystyki, próbujemy, jakby no, można powiedzieć, że robimy w słowach, tak? Czyli próbujemy nazywać pewne rzeczywistości, pokazywać pewne kierunki. Natomiast zwłaszcza w epoce mediów społecznościowych, kiedy każdy może przyjść na naszą stronę, nasz profil facebookowy, wypisywać tam dowolne komentarze, czasami mające dosłownie nic wspólnego z tym, co my robimy. W tej epoce o wiele trudniej jakby precyzyjnie takie rzeczy dokładnie nazywać, ale może też dlatego, że my nie staramy się, jest taki trend teraz w mediach współczesnych nazywany tworzeniem mediów tożsamościowych, tak? Czyli redakcja pisma ma ludziom mówić dokładnie, jak myśleć i ludzie, czytelnicy mają się do tego stosować. To zdecydowanie nie jest naszym zamiarem. My się tam między sobą różnimy. Pamiętam, że po jednych wyborach parlamentarnych parę lat temu, jak policzyliśmy, po wyborach, bo nie chcieliśmy tego rozmawiać przed, ale jak po wyborach policzyliśmy, na ile ugrupowań głosowaliśmy jako członkowie zespołu redakcyjnego, to nam wyszło ich 5. Więc my nie jesteśmy środowiskiem, który usiłuje jakąś jedną ideologię wrzucać. To, co nas łączy najbardziej, czyli taka troska o wiarę i kulturę, by może oznaczać różne sympatie ideowe, społeczne, polityczne. Więc nie oczekujemy od ludzi takiej jednolitości, jednorodności. Nasi czytelnicy mogą decydować inaczej, robić inne rzeczy niż my ich do tego zachęcamy. No, są wolni, mają do tego prawo. No tak, bo wy traktujecie swoje zadanie jako formację do myślenia, a nie żeby mówić, co kto ma myśleć. I to jest super, bo to dziennikarstwo tożsamościowe, o którym pan wspomniał, jednak mimo wszystko zamyka w bańkach. Ono ma bardzo fajne zasięgi, ponieważ też bardzo chętnie dotują takie, no bo to jest po mojej stronie barykady, więc musimy uderzać na resztę świata. Więc wtedy wspieramy, działamy, więc takie uczące myślenia jest trudniejsze też w prowadzeniu i nie zawsze otrzyma się dobry feedback
i nie zawsze będzie to wsparcie. No ale to jest zadanie jak najbardziej piękne. Ja też tak rozumiem Kościół. W końcu on jest katolikus, czyli powszechny, więc tam powinny się mieścić różne rzeczywistości. Sprowokowany artykułem opublikowanym na stronie Więź pod tytułem Kluczem do uzdrowienia Kościoła są relacje, chciałbym zapytać Pana, czy patrzy Pan na przyszłość Kościoła z nadzieją? A jeśli tak, to na czym ta nadzieja polega? I na czym ona jest oparta? To rozróżniłbym przede wszystkim dwa wymiary, że inaczej patrzę na przyszłość wiary, a nieco inaczej na przyszłość Kościoła. Znaczy dość, o co mi chodzi, że ja dość przez dość sporo lat swojego życia bardzo usilnie pracowałem nad tym, żeby pewne zmiany w Kościele następowały skutecznie i nauczyłem się niestety bardzo gorzko, i tu oczywiście gorzej przeze mnie przemawia, że one następują o wiele albo nie następują, albo następują o wiele wolniej niż bym chciał. I tak jak nie mam wątpliwości, że przetrwa wiara, chociaż będą się zmieniały jej formy, to także tutaj nadzieja moja jest bardzo duża, jakby oparta, jak pyta ksiądz, na czym to jest oparte na tym, że Pan Jezus za nas umarł i zmartwychwstał. Skoro zmartwychwstał, to będzie się rozwijało. Natomiast nadzieja co do Kościoła jest trochę nadzieją wbrew nadziei, taką abrahamową. Tak? Znaczy ja wiem, że ze względu na te przemiany epokowe, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, przyszłość, kończy się pewna epoka też w życiu Kościoła, w organizacji Kościoła, rozpada się nawet pewien model Kościoła eklezjalności, pewien model rozumienia kapłaństwa, hierarchii kościelnej. Nowy model musi na to miejsce powstać. Te przemiany będą się dokonywały z trudem, będą bolesne, będą pewnie jakieś nowe podziały, odejścia. Więc wiem, że ta przyszłość jest, aczkolwiek jest ona bardzo trudna i z pewnością nie umiem wskazywać, wydaje mi się, że odczytuję coś, co można by nazywać taką długą drogą, pracą, taką pozytywistyczną pracą u podstaw, natomiast z pewnością nie potrafię wskazywać żadnych recept, które miałyby szybko Kościół uzdrowić. Tak? To jest chyba pierwsze pytanie, od którego ksiądz zaczynał naszą rozmowę. Czy Kościół można szybko uzdrowić? Nie, na pewno nie da się tego zrobić szybko. Nie ma cudownej mikstury, którą można by zażyć i nagle stalibyśmy się ponownie wspaniałym, skutecznym sakramentem zbawienia świata. Sytuacja jest pod tym względem o wiele bardziej skomplikowana. Ta nadzieja na przyszłość Kościoła jest oparta przede wszystkim na tym, że widzę ludzi, którzy chcą być Kościołem, którzy chcą przeżywać swoją relację z Bogiem nie tylko prywatnie, ale we wspólnocie z innymi. I w związku z tym widać, że oni będą chcieli tę przyszłość Kościoła budować, aczkolwiek będzie to sytuacja już o wiele bardzo odmienna od tej, do której przyzwyczaiły się minione pokolenia. W związku z tym wielu będzie patrzyło na to, że jest to jakaś klęska, upadek, no bo właśnie, bo nie będzie 90% katolików w Polsce. Ale ja myślę, ja jestem z takiej szkoły myślenia tischnerowskiej, że chrześcijaństwo nie jest za nami, ale raczej przed nami, że jest wciąż zadaniem, i nie należy patrzeć wstecz, tylko w przyszłość. Właśnie dlatego próbować odczytywać tę nową kulturę i w nią jakoś wchodzić, wpisywać się i ją też przemienić. W tym, co Pan powiedział, ja usłyszałem bardzo dużo nadziei, dlatego że wskazał Pan właśnie na to, że
ten kościół ma jeszcze wiele zadań do odrobienia, ale staje się coraz piękniejszym kościołem. Ja czasem się zastanawiam, dlaczego ludzie są tak bardzo zachwyceni średniowieczem, nowożytnością, czy nawet tym, co pod Soborze Trydenckim się działo, że wtedy była taka wiara. Tylko że kiedy ja wczytuję się rzeczywiście w teologię tamtych czasów i podejście ludzi, to ja nie chciałbym w takim kościele żyć. Ja się cieszę bardziej z tego kościoła, który jest teraz. I ja widzę jego zmiany. Oczywiście moja perspektywa jest zupełnie inna, zresztą bardzo mocno różnimy się wiekiem, bo ja mam 35 lat, tam ma pan ponad 60 lat, więc pana słowo też ma zupełnie inną nośność, bo ma pan przyżytą szerszą perspektywę. Ja co najwyżej mogę ją mieć wyczytaną, a co innego jest spotkać to w książkach, a co innego z racji też na ilość lat życia różne rzeczy przetrawić. Więc tym bardziej ta ocena jest dla mnie cenna. No i mnie to podbudowało, także bardzo dziękuję za tę odpowiedź. A co jeszcze pana zdaniem powinno się wydarzyć, by ta lepsza przyszłość mogła się wydarzyć? Tym bardziej, że wiele osób w kościele nie odnajduje Boga. I skąd według pana to się bierze? Jak przeprowadzić wspomnianą zresztą w pana tekstach ewangeliczną rewitalizację kościoła? I pewnie będzie to się łączyło z tym, co przed chwilą pan powiedział, ale żeby jeszcze wejść w pewne, może nawet i technikalia, co trzeba by było zrobić. I nie chodzi mi o receptę taką gotową, tylko jakie kroki my musimy podjąć. Zresztą w jednym z podcastów Nieoczywistych Więzi była kapitalna rozmowa i pana Kity oraz Tomasza Terlikowskiego i pani Pauliny Guzik. I tam wiele takich ciekawych rzeczy wybrzmiało, między innymi odnośnie jasnych zasad, które powinny być na przykład w walce z różnymi nadużyciami. Że jeśli nie wytworzymy prawa, to nie będziemy mieli właśnie tych punktów odniesienia i nie będziemy mogli rozliczać. A co jeszcze? Zacznijmy od konkretu, tak? Bo łatwo się mówi pewne rzeczy ogólne. Ja jakoś głęboko siedzę w tematyce wykorzystywania seksualnego, także przemocy seksualnej w kościele. Nie ma dnia, żebym nie rozmawiał czy nie kontaktował się na inne sposoby przez komunikatory z co najmniej kilkoma osobami wykorzystanymi. Więc ktoś powie, że oczywiście ja przesadzam i za dużo tego widzę. Być może tak. Widzę niewątpliwie więcej, bo kontaktuje się, czy kontaktują się ze mną stale ludzie, a to tacy, którzy prosili kiedyś o radę, tacy, o których kiedyś pisałem, tacy, których historię opisywałem. Ja też pisałem trochę o, pojawiałem coś, co nazwano katolickim dziennikarstwem śledczym, czyli ujawniałem pewne historie niewygodne dla hierarchii, takie, historie, które miały być ukryte, które miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego, ale też... Za to dziękuję, bo to było przełomowe, to tylko tak wtrącę. Dziękuję za podziękowanie. Ale też są sytuacje ludzi, z którymi jestem w kontakcie, zupełnie niezwiązane z tym, co ja piszę. Tak? To są po prostu relacje ludzkie. Nawet jeśli oni się odzywali do mnie jako do redaktora, to dlatego, że liczyli na bratnią rękę, jakieś zrozumienie, podpowiedzenie pewnych działań, co jeszcze mogą, a nie o to, żeby później historię opisywać. No więc jest tego dość dużo. I akurat dokładnie wczoraj jedna z osób, z którymi jestem w kontakcie, świętowała w takim olbrzymim cudzysłowie, bo to był dla niej bardzo ciężki dzień, czwartą dosłownie rocznicę zgłoszenia swojej sprawy kościołowej. I wciąż bez żadnej decyzji. I wciąż z bardzo instrumentalnym traktowaniem jej i z takim odpychaniem. Przede wszystkim zadała mi pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ona dobrze wie, że się nie daje tego skutecznie przeprowadzić przez kolejne piętra kościelnego sądownictwa i ciągle ktoś się nie decyduje. Uświadomiłem sobie, że jedyna odpowiedź, jaką mogę jej dać, to jest taka, wiesz, tak się dzieje, ponieważ, bo można.
bo ci, którzy powinni podejmować w tych sprawach decyzje, nie są zmuszani przez system kościelny do tego, żeby je podejmowali szybko i skutecznie. Że to wszystko może trwać bardzo długo, a skoro może, to inercja systemu sprawia, że trwa długo, a nawet jeszcze dłużej. Jakby dopóki takie historie się dzieją, nie są one tylko opowieścią o dawnych latach, tylko to się dzieje dosłownie na naszych oczach. Dopóki tak jest, to ja wiem doskonale, że całe takie gadanie o odrodzeniu kościelnym dla części ludzi staje się kompletnie niewiarygodne. Bo nie jesteśmy znakiem po prostu. No, nie jesteśmy czytelnym znakiem i skutecznym narzędziem, tak? Bo ja to wszystko właśnie odsyłam do tej definicji, po co Kościół, tak? Być skutecznym sakramentem zbawienia. Podobnie jest, jeśli chodzi o pewne rozliczenia, tak? Niedawno też mieliśmy rozliczalność w Kościele jako temat więzi. I bynajmniej nie jest to też nasz pomysł, bo słowo rozliczalność pojawiło się na takim szczycie przewodniczących konferencji episkopatów z całego świata, który papież Franciszek zwołał do Watykanu na fali kolejnych skandali związanych z przemocą seksualną w Kościele. Ten szczyt odbył się w 2019 roku. Tam były trzy takie kluczowe pojęcia, które miały opisywać postawę Kościoła. Miał on być przejrzysty, wiarygodny i rozliczalny. Wtedy się pojawiło takie nowe słowo rozliczalność. W Polsce akurat tak się składa, że największy odsetek biskupów, członków Konferencji Episkopatu Polski został obłożony jakimiś sankcjami. Największy w porównaniu z innymi episkopatami krajowymi. Ale na przykład wciąż trwają jeszcze postępowania kościelne i nie zakończyły się decyzjami, chociaż trwają po kilka lat. W przypadku dwóch bardzo znaczących biskupów i no wiele osób uważa, że jeśli decyzje dotyczące tych dwóch hierarchów, metropolii szczecińskiego i biskupa łódzkiego, nie zakończą się decyzjami o ich odwołaniu, to całe kościelne gadanie o odnowie będzie można schować do kieszeni, ponieważ w tych obydwu przypadkach, wydaje się, jak rzadko innych, doskonale udowodniono, że biskup nie stanął na wysokości zadania, już tak najkrócej, delikatnie. No tak, no bo z ambony można piękne rzeczy mówić, interpretować Ewangelię, a tutaj trzeba konkrety, potrzeba działania. I tutaj jest, jakby nie patrzeć, właśnie miejsce dla takich osób jak Pan. I tutaj kolejny raz wystosuję podziękowania, dlatego że no niestety, nie oszukujmy się, biskupów często nie stać na rezygnację z pewnej wygody, pewnych ustawienia siebie w rzeczywistości i trzeba im to wyrwać. Więc musi to zrobić osoba z zewnątrz. No, skoro takie rzeczy się wciąż dzieją i są możliwe i nawet pomimo, że papież intensywnie zachęca, że wprowadza możliwości rozliczeń po raz pierwszy w historii Kościoła, przecież mamy sytuację, w której można, każda osoba właściwie może złożyć taką informację, na podstawie której może być wszczęte postępowanie wyjaśniające odniesienie do jakiegoś hierarchy. Wcześniej takich możliwości w historii Kościoła nie było, a teraz każdy może takie informacje składać i jest obowiązek działania. Pomimo to wciąż mamy do czynienia z pewnymi nierozliczonymi przypadkami. No i trudno się dziwić, że część ludzi w związku z tym nie znajduje w Kościele Boga, bo to jest chyba kluczowe to pytanie, które ksiądz zadał wcześniej, tak? Jeśli ludzie w Kościele Boga nie znajdują, no to wtedy po co taki Kościół? Tym bardziej, że już sama wiara jest trudna.
No bo trzeba jednak tego Pana Boga na tej medytacji, przy adoracji Najświętszego Sakramentu szukać, podejmować wiele wewnętrznych działań, a tutaj jeszcze mamy środowisko, Kościół, ten widzialny sakrament zbawienia, jak to mówimy w językiem teologicznym, a w nim nie ma konsekwencji. Więc teraz pytanie, jak ja mam siebie zmotywować, jeśli tylko sam zostaję z tą motywacją, a oni jakby nie robili tego, nie? Nie są konsekwentni, więc dlaczego ja mam być? I to na to ciągle człowiek w praktyce natrafia. My możemy oczywiście ładnie to mówić, że każdy powinien zaczynać od siebie, a co ty, nie jesteś też przecież taki święty, ale to tylko to czcze gadanie, ponieważ my potrzebujemy świadectw. I oni daliby nam najpiękniejsze świadectwo, gdyby to po prostu uporządkowali, nawet podejmując pewną ofiarę. Tak, i oczywiście, ponieważ to się nie dzieje do końca, to wtedy to ja do takich ludzi, którzy są tym rozczarowani, właśnie przede wszystkim kieruję ten swój półprzewodnik Północy Ciemnej. Ja mam na myśli przede wszystkim osoby, które świadomie chciały i chcą być w Kościele, tylko mają kłopot z wytrwaniem ze względu na takie chociażby bądź inne zdarzenia, które ich jakoś tam od tego odpychają. Tak? I co w tej sytuacji można robić? Jakby trwają, tu właśnie kluczowe są chyba takie sprawy, które mówią o własnej, osobistej tożsamości, tak? O tym, że jeśli wiara jest decyzją, opowiedzeniem się za Bogiem, to jednocześnie ona nie może dotyczyć mnie tylko osobiście, czyli musi być też opowiedzeniem się za, powinna być opowiedzeniem się za Kościołem, nawet chociaż ten Kościół, jaki jest, bardzo odbiega od tego ideału, jakiego byśmy chcieli. Ale dla mnie wiara jest bardzo sprawą, bardzo osobistą, ale nie sprawą prywatną, bo wiara zawiera taki wymiar wspólnotowy, zawiera też pewną wizję życia społecznego i w tym sensie ograniczenie jej do prywatności nie jest dobrym rozwiązaniem. Dlatego jak zachęcam do modlitwy czy lektury Pisma Świętego, to też bardzo ważne jest, żeby było to czytanie z Kościołem, czyli na przykład towarzyszenie liturgii Kościoła poprzez codzienne czytanie mszalne. Tak? To jest taka wyraźne powiedzenie samemu sobie i nawet jeśli mnie różne rzeczy w Kościele oburzają, że nie użyję bardziej niecenzuralnych słów, to ja jednocześnie chcę to przeżywać z Kościołem, nie tym może jaki widzę, tylko z tym, jaki być powinien. No to jest też trochę mój taki wniosek, kiedy się buntowałem na różne rzeczy i widziałem, jak bardzo robi to w moim życiu duchowym spustoszenie, ponieważ zacząłem się gdzieś usprawiedliwiać, bo jeśli takie rzeczy się dzieją, to przecież co ja tam, ale aż nastąpiło takie nawrócenie, bym powiedział, i duchowe, i trochę ideologiczne, że stwierdziłem, że muszę podjąć pewien wysiłek dążenia do ideału dla samego Chrystusa, a nie zmotywowany działaniem wspólnoty, bo to, co ona ogłosiła, jest święte i zobowiązujące na ten moment dla mnie i z tego Pan Bóg będzie mnie osobiście rozliczał, a nie tylko zestawianie siebie w szranki i w konkurencję, ile oni zrobili, a ile ja zrobiłem. Bo to wtedy staje się niesamowicie destruktywne duchowo. No to ciekawa historia. Trzeba będzie o tym kiedyś więcej porozmawiać. Chciałbym tak podsumować to, co Pan powiedział i z drugiej strony też tak publicznie zobligować się za jeszcze dodatkową modlitwę za Pana, bo sobie jakby uświadomiłem, co Pan musi wewnętrznie przeżywać, zarówno mając tyle osób zranionych i ciągle o tym rozmawiać, będąc osobą wierzącą. Już pomijam sam bardzo ważny dla Pana wątek Jean Vaniera, Wiarę Światło, gdzie Pan też w wielu podcastach o tym mówi, jak bardzo
to zaburzenie tak ważnego autorytetu duchowego dla Pana spowodowało, to sobie myślę, naprawdę tutaj trzeba modlitwy. Nie tylko jak ja się w każdej Eucharystii modlę za ewangelizatorów, ale również i dołączę za tych, którzy pomagają Kościołowi przeżyć jego noc ciemną. I to będzie dodatek, który będzie trzeba dodać. Tak, dziękuję serdecznie. To już jest jakiś bardzo konkretny pożytek z tej naszej rozmowy. Tak, dokładnie, duchowy. I dalej. Pisze Pan także, że przyszłość Kościoła w Polsce rozstrzyga się na dole, a nie na górze. I taka jest myśl Pana artykułu właśnie z Tygodnika Powszechnego. I co to oznacza? Zakłada Pan, że w przyszłości będą ważniejsze działania oddolne, czyli co robią świeccy katolicy i księża w parafiach, a nie biskupi i konferencje episkopatu? I czy takie podpytanie, czy takie oddolne działanie nie mówi bardziej o konkretnej jednostce czy środowisku kościelnym niż o całym kościele? Ksiądz tutaj cytuje mój artykuł z Tygodnika Powszechnego, który był artykułem pisanym na przełomie lat 23-24, którego tematem były takie przewidywania, jak to w publicystyce na początku nowego roku, jaki będzie ten nowy 24 rok w kościele. No i akurat wiadomo, że w kościele instytucjonalnym w Polsce kluczową decyzją, która zostanie podjęta, czy decyzjami, bo to nie jest jedna decyzja, ale kilka, będą decyzje personalne dotyczące kierownictwa Konferencji Episkopatu Polski, no bo kończą się kadencje wszystkich trzech biskupów, którzy tworzą prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Kończy się kadencja i przewodniczącego, i wiceprzewodniczącego, i sekretarza generalnego. I żaden z nich nie powinien już być wybrany na następną kadencję, czy to ze względu na wiek, czy na to, że byłoby to niezgodne ze statutem, bo już odpowiednio lat w tej roli piastował. No i oczywiście jest to kluczowa decyzja, więc musiałem o tym pisać, ale postanowiłem zrobić jeszcze taki wybieg wobec redakcji zaprzyjaźnionej Tygodnika Powszechnego, która zaproponowała mi ten artykuł, i wobec czytelników, żeby powiedzieć o tym, chociaż wiele miejsca poświęciłem właśnie na analizę tego, co się będzie działo na górze, żeby powiedzieć, iż moim zdaniem dla przyszłości wspólnoty katolickiej w naszym kraju nie są najważniejsze te rzeczy, które się na górze będą działy. I tu mam na myśli zarówno górę polską, czyli te polskie wybory w konferencji episkopatu, jak i górę Kościoła Powszechnego, czyli te spory, które gdzieś tam są, które są bardzo ważne, w których ja też zajmuję stanowisko, i one są niesłychanie istotne dla przyszłości, ale nie są najważniejsze, nie są kluczowe dla przyszłości Kościoła w naszym kraju. Mam na myśli takie spory o doktrynę, o rozumienie hierarchiczności kapłaństwa, o reformy sprawowania władzy w Kościele. To są wszystko bardzo ważne sprawy. Ale one są, mówiąc językiem matematyki, mi się przypomniało, że tak mnie uczono kiedyś w liceum, że coś może być warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Czyli te reformy dotyczące struktur, reformy nawet doktrynalne, są warunkami koniecznymi, ale niewystarczającymi dla tej ewangelicznej rewitalizacji Kościoła. A kluczową sprawą jest dla mnie tutaj to, co się będzie działo na dole, czyli taka zdolność zaproponowania ludziom dobrego doświadczenia Kościoła. Bo jeśli ktoś ma złe doświadczenie Kościoła, to skuteczną odpowiedzią na złe doświadczenie może być tylko dobre doświadczenie. Innymi słowy, chodzi o to, czy ludzie, zwykli ludzie szukający Boga, będą w stanie go odnajdywać w jakiejś konkretnej wspólnocie katolickiej, prawda? Czy parafie, klasztory, ruchy, inicjatywy inspirowane wiarą katolicką staną się autentycznymi szkołami duchowości, prawda? Czy ludzie będą w stanie znaleźć swoje miejsce w Kościele nie poprzez utożsamianie się z jakimś bytem abstrakcyjnym, jak Kościół w Polsce, ale poprzez małą, prostą wspólnotę modlitwy i miłości. Tak? Bo to jest sprawa kluczowa, żeby spotkać się z innymi, móc się z nimi modlić i
wspólnie coś dobrego zrobić dla innych. Tak? Jakby, ja jestem z takiego myślenia o tym, że właśnie modlitwa i miłość, Eucharystia i ubodzy to są takie dwa podstawowe wymiary tworzenia Kościoła. Tak? Chodzi o to, żeby to taka deklaracja jestem w Kościele oznaczała związek nie z klerykalną instytucją, ale z dotykalną wspólnotą. Dlatego właśnie mówię, że kluczem do uzdrowienia Kościoła są relacje, tak? Bliskość z Bogiem, bliskość z innymi. Po tym, co pan powiedział, nie chcę pana załamać i wprowadzić jakiegoś pesymizmu, ale jako praktyk duszpasterstwa, o ile mogę tak sobie powiedzieć, jako ksiądz z 8-letnim stażem kapłaństwa, to jeszcze jest niewiele, ale byłem już w kilku różnych parafiach z różnym stylem działania, z różnymi grupami społecznymi, w różnych mniejszych, większych miejscowościach, więc jakaś ta skala porównawcza jest. To moje doświadczenie Kościoła, zresztą dla mnie bardzo trudne, jest takie, że niewiele osób tak naprawdę chce zajmować się duchowością, tylko jest w Kościele z przyzwyczajenia. I czasami w takim sensie usprawiedliwiam biskupów, że oni starają się cokolwiek zrobić, żeby wytworzyć klimat wiary, bo sami chyba nie do końca wierzą, że jest pewne doświadczenie duchowe u większości, do którego można się odnieść. Bo kiedy ja chodzę po kolędzie i przechodzę kilkaset domów, i w dwóch domach udaje mi się rozmawiać na tematy duchowe, a reszta to jest temat dachówek na kościele, płotu i tego, o której godzinie jest msza i innych różnych takich pobocznych, totalnie powłokowych rzeczy, to ja pytam oni, czy oni w ogóle wiedzą, o co chodzi w duchowości, nie? Że my tak naprawdę musimy w ogóle zacząć uczyć sięgania w religii do tego, co tak naprawdę jest doświadczeniem duchowym. I to tak naprawdę, co ciekawe, w większości odbywa się w internecie, tak? Poprzez różnych influencerów, zachęcania do medytacji, jak na przykład u pana był Daniel Wojda z Pogłębiarki. To są takie środowiska. Oczywiście, wiadomo, rekolekcje ignacjańskie, różne domy rekolekcyjne, które mają swoje też style duchowości. To wszystko jest, ale też w internecie tego jest dużo. I w takim chyba też sensie oddolne działania, że jest jednak czasami ta grupa, która mówi, chcemy. No i dlatego ja, patrząc na moje nawet praktykowanie kapłaństwa i połączonego z tym mojego osobistego życia duchowego, to mi bardzo mocno pomaga internet, bo gdybym został tylko z tym, co jest w parafii, to naprawdę byłoby bardzo depresyjne, gdzie ja naprawdę szukam duchowości, a jej nie znajduję. Jest w tak małym procencie, jeśli nie w promilu, że w parafii 3000 tak naprawdę interesują się duchowością i praktycznym wcielaniem jej w życie tak niewiele osób. W zupełności się z tym zgadzam i jakby nie załamuje mnie to wcale, bo to potwierdza moją diagnozę, coś co ja wypowiadam zazwyczaj takimi słowami, które paręnaście lat temu usłyszałem od jakiegoś profesora etnografii, bo ja opowiadałem mu mniej więcej to co coś podobnego, jak ksiądz mówi, na co on mi powiedział, wie pan, a my w etnografii to mamy takie powiedzenie opisujące taki tradycyjny konserwatyzm jako przekonanie, taki wrodzony jakby, jako przekonanie, że ma być tak, jak jest, bo jest tak, jak ma być. To jest załamujące. Zawsze tak było, więc tak jest dobrze. To są te argumenty starszych proboszczów. I myślę, że tutaj właśnie wśród licznych rzeczy, za które można być wdzięcznym papieżowi Franciszkowi, jest to, że on bardzo stanowczo powtarza, parafrazuję oczywiście teraz swoimi słowami, nie ma być nie tak, jak jest, tylko tak, jak być powinno. Ja tak jakbym powiedział, że działanie Franciszka jakby to jest takie wyrywanie nas z pewnego letargu, z przyzwyczajenia, z tej kanapy, tak? Zejdźcie, zróbcie to jakoś na nowo, inaczej. Pomyślcie przede wszystkim, czemu to wszystko ma służyć. Tak? I w tym sensie jest to bezcenne absolutnie takie zachęcanie do tego, żeby wprowadzać jakąś nową krew, czy mówiąc
językiem ewangelicznym można powiedzieć, żeby wlewać nowe wino, tak, do tych bukłaków, a jak się okazuje, to trzeba i bukłaki na nowo zrobić, no i to jest ta sytuacja, z którą mamy aktualnie do czynienia. To, co obecnie przeżywamy, to jest takie zastanawianie się nad tym, jakich bukłaków potrzebujemy na to nowe wino, nowej kultury, która jest przed nami. Ale mimo wszystko, chociaż jest to niewielki procent, wiadomo, w internecie udaje się nam zgromadzić więcej ludzi, no bo mamy z większego zakresu, nie tylko terytorialnej parafii, tylko całej Polski, a nawet i Polonii zagranicznej, więc wtedy widać te większe liczby, no ale przecież tutaj nie o liczbę chodzi w końcu, tylko właśnie trzeba czasami zrezygnować z takiego swojego rozumienia starego kościele i pewnego obrazu i nie być przez to hamulcowym, jak niektórzy mówią, nie no, trzeba podtrzymywać, bo niektórzy się w tym nie odnajdą, a może właśnie dobrze, żeby się nie odnaleźli, żeby przeżyli kryzys i wtedy na nowo wrócili do tego kościoła, który powinien być. Tak, aczkolwiek ja też jakby zawsze tak od lat powtarzam, że oczywiście nie chodzi o to, żeby odpychać ludzi przyzwyczajonych do kultycznego rozumienia wiary. Oczywiście dla nich też miejsce musi być. Niektórzy używają takiego określenia, że nawet w parafii powinniśmy mieć do czynienia z kościołem czy wspólnotami różnych prędkości, tak? No bo jedni właśnie będą potrzebowali tego, żeby odbywały się nabożeństwa różańcowe i w pierwsze piątki, i w pierwsze czwartki, i w soboty do Matki Bożej, jakby żeby cały ten taki sztafasz liturgiczny, tradycyjny katolicyzmu funkcjonował, jakby nie można tych ludzi odpychać, natomiast nie można też do tego tylko sprowadzać, tak? Bo wspólnota, która nie wychodzi, nie poszukuje innych, jest, stanie się wspólnotą martwą, wspólnotą wzajemnej adoracji. Ja pamiętam, jak kiedyś byłem przez parę lat, przed laty członkiem, konsultorem precyzyjnie mówiąc, Papieskiej Rady do Spraw Świeckich. Kiedyś tam mieliśmy spotkanie z proboszczem, księdzem z Mediolanu, twórcą takiej metody odnowy parafii za pomocą komórek parafialnych. Czyli on zachęca do tworzenia takich małych grup w wielkich miastach, grup sąsiedzkich, grup, w których ludzie mogą się spotkać, właśnie wspólnie przeczytać Pismo Święte, porozmawiać o tym, jak to rozumieją, co Bóg im mówi, co mogą wspólnie zrobić dla innych. No jakby, że to są podstawowe komórki parafialne. I on powiedział kiedyś, że dla niego, powiedział to nam wtedy na tym spotkaniu w Watykanie, że dla niego przełomowym doświadczeniem była sytuacja, w której po kilku latach takiego no, nieradzenia sobie z parafią, można powiedzieć, tak? I tego, że się pocieszał, iż coraz, nie tak bardzo szybko spada liczba ludzi przychodzących do kościoła, ale przede wszystkim skupia się na liczeniu tych przychodzących. I w pewnym momencie uświadomił sobie, że on właściwie powinien policzyć tych, do których mógłby dotrzeć, a nie dociera. I że by na nich nakierować jakieś swoje działania. I owocem takiego nawrócenia, które się dokonało w nim samym, była ta metoda komórek parafialnych właśnie, jako forma docierania do ludzi, którzy pewnie sami nie przyjdą, bo przynajmniej mogą coś usłyszeć. Byłem niedawno na przykład na pogrzebie w Warszawie, na takim olbrzymim kombinacie, cmentarzu na Wólce Węglowej. To jest olbrzymi kombinat. Tam jeden po drugim pogrzeb jest sprawowany i tak dalej. Z takim dużym niepokojem szedłem tam, bo podejrzewałem, że ojejku, będzie jakaś dramatyczna liturgia. Jeszcze nabożeństwo było zaplanowane precyzyjnie o godzinie 12:05, więc widać było 05, 12:05, tak? No więc widać było, że tam gdzieś jedno po drugim musi się odbywać. U nas na cmentarzu komunalnym w Szczecinie jest identycznie. Masz 15 minut, wychodzisz. Tak, że trzeba to szybko zdążyć. Okazało się, że była świetna modlitwa. Dlaczego? Potem to próbowałem wyjaśnić ze znajomymi księżmi. Dlaczego? Dlatego, że kardynał Nycz od początku, kiedy jest w Warszawie, powiedział, ja tam nie mogę wysyłać, tak jak dawniej się wysyłało takich najgorszych księży, w cudzysłowie, tak? Nigdzie sobie nie radzą, to będę musiał na cmentarzach odprawiać. Ja tam muszę wysyłać duszpasterzy. Dlatego, że jak ktoś
przyjdzie do kościoła raz na 10 lat akurat na pogrzeb. To jest okazja do złowienia go, dodania mu po prostu takiej strawy. Tak, doświadczenie przypogrzebowe nie może go umacniać w przekonaniu, dobrze, że do tego kościoła nie chodzę. Zresztą sami mówcy mówią, że kiedy ma się na wystąpienie godzinę, to można pójść z biegu, ale kiedy ma się 15 minut, to trzeba się przygotowywać o wiele dłużej, bo trzeba to skondensować. Trzeba też powiedzieć coś, co jest najistotniejsze i to zupełnie inaczej ustawia tego mówiącego. Ja to też widzę po sobie, kiedy ktoś właśnie, tak jak na tym wspomnianym cmentarzu komunalnym w Szczecinie, mówi mi, masz 15 minut, czas start, nie? Wychodzisz, masz jeszcze zaśpiewać pieśń żałobną, zostaje mi 5 minut na kazanie, to po prostu od razu idą takie rzeczy w takiej kondensacji, że to może poruszać. I często to tak działa. Tak, tak. Tamten ksiądz na ulicy Węglowej w Warszawie zaczął od stwierdzenia, że to, że jesteście tu obecni, jest wyrazem odpowiedzialności, prawda? Przychodzicie nie, oczywiście wyrazem pamięci, tak, bliskości, ale też odpowiedzialności. To znaczy, że bierzecie jakąś odpowiedzialność za tego zmarłego, też przez swoją duchową postawą, swoją modlitwę i tak dalej. Bardzo to ciekawie potem poprowadzi. Oczywiście bardzo ważny i taki nietypowy punkt widzenia. Odpowiedzialność jest ważna za te różne sfery Kościoła i tak podsumowując ten wątek, co Pan powiedział, i to się jakby całkowicie zgadzam i bym to tak zamknął tym świętopawłowym powiedzeniem, że trzeba być wszystkim dla wszystkich, więc jeśli są różne mentalności, wrażliwości, to trzeba każdemu dać. I tutaj jeszcze bym tego od siebie lekko doprecyzował, że nigdy nie dać w ten sposób, żeby ktoś tradycyjny katolicyzm potraktował jako własną tarczę lub zasłonę dymną, aby nie wejść głębiej. Nie, więc to też trzeba mądrze dawać. W taki sposób, żeby on był jednak prowokowany do czegoś, co jest głębiej, a nie żeby on się nakarmił. Dobrze, to co chciałem, otrzymałem, poświęciłem jajka, kolędę, czyli ósmy sakrament przyjąłem, co niektórzy mówią, i mogę iść dalej. No nie. To tak nie działa. Dobrze, Pan wspomniał o tym kościele różnych prędkości, o tym też Tomasz Terlikowski ostatnio pisał, to jest bardzo ciekawe, że są różne podejścia w różnych episkopatach i właśnie tutaj taka ciekawostka, o której też Pan wspomniał w jednym z artykułów. Po co w Polsce zwlekano z publikacją oficjalnego przykładu krótkiego tego dokumentu deklaracji Fiducia Supplicans? O czym świadczy według Pana ten opór? Czy jest on oznaką tworzenia własnego podwórka i twierdzenia, że my wiemy lepiej, czy raczej duszpasterską troską? Tym bardziej, że przecież wystarczy w Google Translate kliknąć przetłumacz na polski, którekolwiek inne tłumaczenie, sprawa załatwiona. No co najwyżej inaczej przetłumaczy się nam parę słów. Samo zwlekanie z publikacją oficjalnego przykładu moim zdaniem świadczy jeszcze o czymś innym. O zwlekaniu, o takiej próbie przeczekania tak długo, jak tylko możliwe, żeby nie zająć własnego stanowiska, żeby nie musieć wyrazić poglądu, a to jeszcze się, skoro nie mamy polskiego przykładu, no to nie musimy, nie możemy jeszcze w pełni dowiedzieć, bo może ktoś właśnie tylko przez Google Translate, to może jest to nieprecyzyjne tłumaczenie, trzeba tego oficjalnego i tak dalej. A widać było, że sprawa jest i będzie kontrowersyjna, w związku z czym lepiej mnożyć powody, dla których możemy jeszcze się wstrzymać, jako biskupi mówię, to my teraz, możemy się jeszcze wstrzymać z wyrażeniem stanowiska jako konferencja episkopatu. I właściwie do tej pory się wstrzymują, bo oczywiście nie było zebrania, no więc mają też wspaniały kolejny powód, że skoro nie było zebrania, to nie można było przedyskutować, tak jakby nie istniały inne metody konsultacji stanowisk we współczesnych czasach. A czy nie? Jeszcze taka jedna propozycja do rozważenia. Czy to nie wynika z obserwowania naszej mentalności z polskiej i naszego podejścia do wiary, które jest bardzo spolaryzowane? Tradycjonaliści, progresiści i czy nie lepiej niech usłyszą i nie przeczytają sobie na katolickich portalach, co się wydarzyło w episkopacie
jednym czy drugim w Afryce, co się wydarzyło w Ameryce i niech to sobie wszystko pozbierają, niech te emocje się schłodzą, a potem my wyjdziemy, bo my poobserwujemy, jak oni tak naprawdę mają stosunek, żeby oni się na nas nie obrazili. No bo ja na przykład otrzymuję czasami takie SMS-y, bo mam bardzo różnych ludzi w swoich kontaktach, na przykład odnośnie in vitro, że kardynał powiedział, żeby nie podpisywał, a jednak podpisał. To jest ten pokrój ludzi, nie? Którzy są bardzo twardzi, którzy nie chcą dialogu, którzy twierdzą, że nawet dialog jest grzechem. To już nawet nie mówimy o tym, że oni tylko racjonalnie to odbierają, tylko do tego dołączają swój odbiór wiary. Więc czy czasami episkopat też się tego nie boi? I czasami nie boi się, żeby nie spowodować w nich spustoszenia duchowego, bo oni tak emocjonalnie się w tym nakręcają, że aż tego nie da uspokoić. Może to też o to chodzi. Tak, oczywiście, tak. To jest... Czyli kto jest punktem odniesienia dla tych naszych kościelnych decydentów, czy właśnie, czy jest nim Watykan, który wskazuje pewien kierunek, czy są koledzy w biskupstwie, mówiąc bracia w biskupstwie, mówiąc językiem oficjalnym, z innych krajów, czy to jest jakaś wizja ideologiczna, czy to są ludzie, którzy mogą się zgorszyć w jakiś sposób, o czym ksiądz teraz powiedział, a może to powinni być ludzie, którzy szukają Boga. Bo przecież przypomnijmy, bo może nie wszyscy słuchacze kojarzą, o czym rozmawiamy. Fiducia Supplicans jest to dokument, deklaracja doktrynalna Dykasterii Nauki Wiary, mówiąca o możliwości i warunkach udzielania takiego prywatnego, zupełnie nieoficjalnego, nieliturgicznego błogosławieństwa ludziom, którzy o to proszą, zwłaszcza parom, ale także parom żyjącym w sytuacjach, mówiąc takim kościelnym, aktualnym językiem, nieregularnych, czyli nie w związkach sakramentalnych, czy nawet parom jednopłciowym. I to wychodzi, ten sposób myślenia wychodzi z założenia podstawowego, że jeśli ktoś prosi o błogosławieństwo, bo taką sytuację deklaracja opisuje, to znaczy, że szuka Boga. W taki czy inny sposób. To nie znaczy, że go precyzyjnie znalazł. I kiedy i w jaki sposób można na tę prośbę odpowiedzieć pozytywnie. Czyli to jest trochę przypominanie takiej postawy Jezusa wobec grzeszników, wobec różnych ludzi, których spotykał, że najpierw wychodził do nich z życzliwością, a jakby później mówił o nawróceniu, tak? Czyli nie wychodził najpierw ze stwierdzeniem jesteś grzesznikiem, musisz się nawrócić, tylko taką deklaracją przyjęcia. Najpierw była bliskość, jakiś rodzaj wspólnoty, później zaproszenie do przemiany, bo ja widzę w postawie Jezusa wobec ludzi takie dwa radykalizmy. Z jednej strony radykalizm miłosierdzia, z drugiej radykalizm wymagań, co to jest coś, czego nie wiem, doświadczam też jakby w relacji miłości, tak? Znaczy moja żona mnie w pełni akceptuje, ale jednocześnie jakby doskonale też potrafi ode mnie wymagać. Tak? No tak, i to trzeba połączyć, a to nie jest temat zero-jedynkowy, że jeśli ja już kogoś przyjmuję, to znaczy, że ja się zgadzam na jego grzech. No nie na tym to polega. Tak, bo ja czasami muszę mu dać pewien przedsionek. O przedsionku też bardzo ciekawie pan rozmawiał z Tośką Szewczyk. To była naprawdę też kapitalna rozmowa. Tak, i że do tego przedsionka zaprośmy. I to razu nie znaczy, że w tym przedsionku wszystkiego dowiesz się o Kościele. Oczywiście. Nie? A dopiero wejdziesz głębiej i tam doświadczysz go. Ale nie od razu muszę ciebie zaprowadzić przed ołtarz, żebyś przyjął Najświętszy Sakrament. Przedsionków bardzo potrzebujemy teraz, żeby... No bo skoro wielu ludzi nie znajduje w Kościele Boga, ale jakoś są duchowością zainteresowani, no to trzeba znajdować też sposoby, żeby trafili może do takich przedsionków. I może tam ich się znajdzie i uda się ich zaprosić również do Kościoła, i o ile ten Kościół będzie rzeczywiście już potrafił Boga na nowo pokazać.
No tak, no wiadomo, że wiele osób się boi, że jeśli już damy palec, no to już wezmą całą rękę, że już niektórzy robili błogosławieństwa i że to wszystko nadużywali. No ale właśnie, oni to nadużywali, dlatego do tego dochodziło, bo to jest jasne i precyzyjne. Przecież ten dokument wszystko powiedział. Przejdźmy do papieża Franciszka. Już trochę o nim wspomnieliśmy. Ponieważ dla bardzo wielu katolików pytanie, jak postrzega się papieża Franciszka, jest takim papierkiem lakmusowym kogoś podejścia do kościoła. A za co pan podziękowałby papieżowi Franciszkowi, jakby dane wam było spotkać się osobiście? No, marzyłem kiedyś o zrobieniu wywiadu z papieżem jeszcze za wcześniejszych pontyfikatów, więc chętnie bym się spotkał. Tak. Ale... No ja nad tym pracuję, więc chciałbym się też dostać. To nie jest takie proste, ale pracujemy przez różne miejsca. Życzę powodzenia. Chyba o dwóch rzeczach już mówiłem wcześniej w trakcie tej rozmowy, które na pewno są powodem tej wdzięczności, czyli to wyrwanie z letargu, mówienie, że ma być nie tak, jak jest, tylko tak, jak być powinno, żeby stanąć po prostu wobec, zastanowić się nad tym, po co rzeczywiście Kościół i skutecznie w związku z tym dalej do tego dążyć. To jest jedna rzecz. A drugiej, o której też już mówiłem, to wdzięczność za tą diagnozę o zmianie epoki, bo wydaje mi się, że to jest bardzo szczere powiedzenie, iż generalnie ludzkość jest w takim stanie między epoki. Skończyła się pewna epoka w dziejach kultury i oczywiście my, żyjąc w środku, zupełnie nie potrafimy powiedzieć, jaka będzie ta epoka przyszła, następna. To tak jak bardzo łatwo się uczy o epokach w kulturze na lekcjach historii czy literatury, ale kiedy się taką zmianę epoki przeżywa, to jest to o wiele trudniejsze, o wiele bardziej skomplikowane. Myślę, że fakt, iż papież ma świadomość, że przeżywamy nie tylko zmian, nie tylko epokę zmian, ale zmianę epoki, sprawia, że no, każdy, kto słyszy takie stwierdzenie, musi się głębiej zastanowić, co to znaczy, dlaczego i jakich ewentualnie zmian wymaga przyszłość Kościoła w nowej epoce kulturowej. Myślę, że jeszcze takim bardzo ważnym, pozytywnym dla mnie elementem jest taka gotowość papieża Franciszka do wyjścia z pewnych ustalonych reguł, skłonność, to za co niektórzy go nie lubią, właśnie taka nieprzewidywalność, zdolność do zaskakiwania. Dlatego, że to jest ilustracja tych dwóch przykładów, o których mówiłem wcześniej, tak, tego wyrwania z letargu i poszukiwania nowych rozwiązań na nowe czasy. Za co jeszcze bym podziękował? Myślę też za takie przypominanie, iż moralność chrześcijańska ma być według kompasu, a nie według linijki. Powiedział, że nie ma być takim odmierzaniem od do, tylko pokazywaniem pewnej drogi. Myślę, że papież Franciszek tutaj bardzo umiejętnie stosuje pewien, przez analogię przenosi do myślenia o moralności ten proces, który dokonał się w nauczaniu społecznym Kościoła w ostatnich kilkudziesięciu latach. Mianowicie, no nie tylko kilkudziesięciu, to trzeba trochę dłuższej perspektywy, ale dawniej nauczanie społeczne Kościoła wskazywało
pewien model rozwiązań społecznych i politycznych jako najodpowiedniejszy, jeden właściwy, konkretny, czyli pewien model państwa katolickiego. A później nauczanie społeczne Kościoła rozwijane przez kolejnych papieży doszło do zrozumienia, że można wskazywać raczej pewne, proponować pewne wskazówki myślenia, kryteria ocen i wytyczne do działania. Że nie, nauczanie społeczne nie proponuje recept precyzyjnych rozwiązań, bo one mogą być bardzo różne, bo rzeczywistości społeczne w różnych krajach są bardzo różne i można być prawowiernym katolikiem, mając bardzo różne przekonania polityczne. Z tych samych zasad moralnych można wyciągnąć odmienne wnioski praktyczne, jeśli chodzi o jakieś rozwiązania ekonomiczne, podatkowe i tak dalej. Nie ma jednej katolickiej polityki. Myślę, że przez analogię tego typu myślenie jest dzięki papieżowi Franciszkowi stosowane też szerzej teraz do moralności, co też nie jest łatwo przyjmowane oczywiście, no bo niektórzy są przyzwyczajeni do takich bardzo prostych recept i rozwiązań. Tak, takiej moralności od do, że trzeba zrobić to i tamto, a jeśli nie wpiszemy się w schemat, to możemy poczuć taką niepewność, że już jesteśmy w ciemności, już może będziemy potrzebowali dzwonić do egzorcysty, no bo już mamy takie nastawienie. No niestety to jest bardzo mocno koloryzowane i przynosi niesamowite spustoszenie duchowe, więc tutaj niesamowitą rzecz robi papież Franciszek, trochę wyprowadzając Kościół z takiego klerykalnego myślenia, które jest właśnie takie za bardzo zamknięte w pewnych przyzwyczajeniach myślowych, które były do tej pory. Dlatego jestem bardzo wielkim kibicem papieża Franciszka, sam zresztą mając doświadczenie tego, że klerykalizm w większości się nie sprawdza i po prostu trzeba powiedzieć uczciwie, wcale się nie sprawdza, jeśli chodzi o wychowanie do dojrzałej wiary, tylko bardziej do przyzwyczajeń, no to jest dobra droga. I wiem, że wielu by go chętnie nazywało antychrystem i obrzucało nie wiadomo jakimi epitetami, ale to chyba po prostu wynika z niewiedzy. Miło słyszeć taką ciekawą refleksję o papieżu z ust młodego księdza. Młody człowieku. No tak, no tak trzeba powiedzieć. No właśnie rozmawiając z panem trochę się czuję jako żółtodziób, kiedy pan mówi, że gdzieś pan wyjechał w 89 roku, ja wtedy się urodziłem, więc to jest naprawdę zupełnie inna perspektywa życiowa, no ale jak to mówią z lekkim uśmiechem, trzeba się uczyć od mistrzów, póki żyją, więc warto rozmawiać i zyskiwać tę wiedzę i nowe perspektywy, no bo jak mamy inaczej rozwijać swoje myślenie, no, a Jezus zaczął nauczać mając 30 lat, więc ja mam 35, więc też mogę. Więc to nie jest tak, że to jest wcale brak jakiegokolwiek doświadczenia życiowego. No, po prostu. Tak, więc pozwolę sobie jeszcze zadać trzy pytania, tak pokrótce, bo szkoda by było, gdyby ich zabrakło w tym całym naszym dyskursie odnośnie tego tematu uzdrawiania i przemian w Kościele. Jak pan ocenia synod o synodalności? Czy on jest potrzebny Kościołowi? A jeśli tak, to czego my możemy się w trakcie niego nauczyć? Czy tylko samego dialogu, jak mamy dialogować, czy czegoś więcej? Nie, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo z jednej strony mamy dwie strony tego samego medalu. Z jednej strony fakt, iż mamy synod o synodalności, czyli masło maślane, świadczy o tym, że Kościół ma poważny problem sam ze sobą. Prawda? No bo ma. No bo to jest kwestia nauczenia się rozmawiania, no bo się zawsze tylko objawialiśmy prawdę albo mówiliśmy o prawdzie objawionej, a teraz chcemy zobaczyć, że rzeczywistość może być o wiele bogatsza niż te nasze paragrafy, no to jesteśmy w kropce i musimy się nauczyć, jak w ogóle ten świat postrzegać. Zwłaszcza, że dzieje się to za pontyfikatu Franciszka, który od początku mówi o tym, że przejawem najgłębszego kryzysu Kościoła jest to, jeśli zajmuje się sam sobą.
a potem wzywa nas wszystkich do dyskusji, do synodu o synodalności, czyli do zajmowania się samym sobą. Tylko, że to też są różne pojęcia, bo zajmować się samym Kościołem jako sobą, to znaczy, że swoimi strukturami, a tutaj nauczenie rozmawiania to jest wprowadzenie w pewne doświadczenia, tak, to rozumiem. Tak, jakby ja nie widzę tu nawet sprzeczności, dlatego że to nie jest zła decyzja, to jest pokazanie bardzo wyraźne, że trzeba o tym porozmawiać, żeby sobie uświadomić problem, bo Kościół nie istnieje sam dla siebie, tylko dla innych. I skoro nie umiemy skutecznie być dla innych, po raz enty przywołam w tej rozmowie, tym nie potrafimy być tym skutecznym sakramentem zbawienia, to trzeba bardzo poważnie porozmawiać o tym, co to znaczy, że jesteśmy, mamy być Kościołem. W jaki sposób mamy być Kościołem, żeby ponownie być czytelnym znakiem i skutecznym narzędziem. I w tym sensie jest to absolutnie niezbędne Kościołowi, bo wyraźnie trzeba szukać, zwłaszcza w związku z tym, że przeżywamy zmianę epoki, a nie tylko epokę zmian, trzeba szukać nowych sposobów bycia Kościołem. Świat zmienia się tak szybko. Ostatnio też ksiądz Grzegorz Strzelczyk, znakomity, świetny polski dogmatyk, też mówił w jednym z naszych podcastów w więzi, że świat zmienia się tak szybko, iż właśnie nasze trwanie w niezmienności oznaczałoby, że się bardzo zmienimy. Bo wszystko wkoło się zmienia, w bardzo szybkim tempie. Rozwój technologiczny sprawia to jeszcze dodatkowo. Wkrótce coraz bardziej będzie wchodziła sztuczna inteligencja i nowe, zupełnie nowe dylematy, problemy, możliwości. Pytania o człowieka, o człowieczeństwo, o humanizm nabierają trochę nowego sensu i w związku z tym nie można stać jako Kościół w miejscu i cieszyć się, że stoimy w miejscu i to jest niezmienne trwanie przy tym, co było zawsze, kropka. Bo wtedy po prostu będziemy odklejeni, tak, mówiąc językiem młodzieży. Dokładnie taki. I w tym sensie... Tym bardziej, że to jest taki poziom zmian, że ja, jako mając 35 lat, ksiądz, idę na katechezę, ja czuję się, znowu używając języka młodych, dziadersem. Bo dosłownie mam wrażenie, że już to, co oni myślą, jest w ogóle inną galaktyką. No to jeśli my będziemy nad jedną sprawą debatowali 10 lat, to już jak my zaczniemy to rozmawiać, to na końcu to już będzie trzeba jeszcze raz to robić, bo to już będzie za późno. No to może nie powinien ksiądz kogoś młodszego prosić, a nie super dziadersa, takiego jak ja tutaj rozmawiam. No więc... Nie, to tak nie działa. To jakby, trafienie do młodzieży to jest jedna rzeczywistość, a dzielenie się doświadczeniem i takim, bym powiedział, holistycznym spojrzeniem na Kościół, to jest druga. Więc dlatego zapraszam Pana. Zważywszy na Pana wykształcenie socjologa, jak i chęć poruszania quasi-politycznych wątków, bardzo mnie ciekawi Pana zdanie na temat relacji Kościoła z polityką. Bo wiadomo, że nie można doprowadzić do sojuszu tronu z ołtarzem, ale jak konkretnie miałoby to wyglądać, by sytuacja została uzdrowiona? Jesteśmy w tej chwili w sytuacji, która dla Kościoła jest szansą, ponieważ tylko oczywiście trzeba chcieć to dostrzec, a nie ubolewać, że znowu jesteśmy prześladowani, spychani i tak dalej. Mamy bardzo czytelną sytuację, że w żadnym innym okresie za naszego życia, chyba za życia wszystkich ludzi współcześnie żyjących w Polsce, w żadnym innym okresie nie nastąpił tak szybki spadek deklaracji wiary i praktyk religijnych, jak za rządów ugrupowania, które określały się jako bardzo katolickie i jako obrońca chrześcijańskiej tożsamości w Europie i w ogóle całego przedmurza chrześcijańskiej Europy. To jest coś, przed czym wielu ekspertów przestrzegało,
I to jest oczywista konsekwencja znanej doskonale z historii tezy zlekceważonej przez naszych decydentów i kościelnych, i państwowych, że bliskie związki Kościoła z państwem, sojusz tronu z ołtarzem, jak to ksiądz nazywał, prowadzą, są dla Kościoła korzystne w postaci państwowych dotacji, przywilejów, budowania takiej pozycji w jakiejś światowej, w kategoriach jakichś interesów kościelnych, to długofalowo są niekorzystne i długofalowo zawsze przynoszą szkodę, dlatego że prowadzą do utożsamienia kościelności, czy nawet wiary z konkretną opcją. Konkretną opcją polityczną, z pewnym rodzajem myślenia, z pewną ideologią, i wystarczy, że ta ideologia przegrywa, co jest to odczytywane znacznie jako odrzucenie również katolicyzmu, który z tą ideologią jakoś był powiązany. I w tym sensie obecna sytuacja to jest szansa na to, że Kościół może odzyskać wolność, którą sam sobie odebrał trochę, wchodząc w te sojusze w minionych latach i stając się takim trochę zakładnikiem partii politycznej. Przez to, przy tym zresztą też i najbardziej konserwatywny papież ostatnich dziesięcioleci, Benedykt XVI, też bardzo precyzyjnie wskazywał. On mówił, że właśnie to jest taka walka o to, żeby Kościół był niezależny od władzy politycznej, to jest po prostu walka o wolność Kościoła. A uleganie temu jest niewątpliwie pokusą. Jak to konkretnie miałoby teraz wyglądać? Dla mnie najlepszą wskazówką są kryteria przyjęte w polskiej konstytucji, czyli autonomia i niezależność Kościoła, czy w ogóle instytucji religijnych i władz państwowych, a współpraca wtedy, kiedy jest to niezbędne dla wspólnego dobra. Mam natomiast świadomość, że kwestia ta znakomicie się nadaje do dalszych gier ideologicznych uprawianych przez polityków i z pewnością będziemy mieli do czynienia z takimi próbami ze strony obecnej opozycji, a poprzednio rządzącej przez 8 lat partii, będziemy mieli właśnie jakby z próbami interpretacji, że to właśnie Kościół jest prześladowany, Kościół, tak? Wiara jako taka jest prześladowana, a z drugiej strony będziemy mieli też do czynienia na pewno z jakimiś z przejawami bardziej lewicowych opcji w koalicji rządzącej, które nie mogą zapewnić chleba, będą próbowały rządzić trochę igrzysk. Więc łatwo powiedzieć, że mamy w polskiej konstytucji i w polskim konkordacie zapisane mądre zasady, skądinąd wzięte z kościelnej, soborowej konstytucji o kościele w świecie współczesnym. Natomiast nie mam złudzeń, że to uda się tak łatwo wprowadzić, bo na pewno politycy różnych opcji będą chcieli coś jeszcze przy tym ukryć. Dlatego, że jeśli widzą, jak pewne słowa oddziaływują na ludzi, no to będą tym ugrywać i zyskiwać sobie wyborców, no niestety. No, tak. Ich cele są niewątpliwie inne, bardziej partykularne. Jednak Kościołowi najbardziej było blisko do Ewangelii w tych miejscach, gdzie on był ubogi. I chociażby nawet i tracił pewne środki do ewangelizacji, to te jego środki ubogie były wtedy bardziej ostre i skuteczne. Tym bardziej, że to są takie moje wnioski i obserwacje, że dzisiaj ludzie nie potrzebują triumfu Kościoła, nie potrzebują katedr, nie potrzebują ogromnych właśnie takich działań, które by były robione przez Kościół. Tym bardziej, że czy Kościół w ogóle kiedykolwiek wyprodukował jakiś film, nawet jak my robiliśmy tego powołanego, to tylko co najwyżej było poklepanie, fajnie, że robicie, a nie było żadnego wsparcia.
Tak? Więc nawet i w ewangelizacji nigdy nie wspierał, nawet jak mógł wspierać, bo wszystkie inne rzeczy były ważne, a nie te rzeczy, które mogą zasieć wiarę. Ubóstwo Kościoła czasami jest jego atutem, bo jego świadectwo wtedy przyciąga ludzi, bo ludzie patrzą na to, jak to ich wprowadzi w duchowość, a nie kto tutaj będzie rządził, bo nie lubią być rządzeni. Jestem czytelniejszym znakiem tej innej rzeczywistości, której ma być. Dokładnie. No tak, tej duchowości po prostu, no w końcu po to on jest. Wiadomo, że wtedy boimy się, że będzie mniej księży, że będzie inna struktura parafii, ale może ona powinna być inna. I czasami nawet pojechanie 10 czy 20 kilometrów do kościoła będzie pokazywało wiarę i zaangażowanie, bo jak patrzę u siebie, a akurat ja pracuję w parafii, która składa się z wielu małych miejscowości, takich rozsianych i które mają odległości po 2, 3, 4 kilometry między kościołami, to ludzie potrafią dojechać do urzędu, do sklepu, bo nie mają u siebie nawet sklepu spożywczego, a mają kościół. Więc jeśli chcą, to potrafią. Więc znaczy pytanie jest o ich pragnienia, a nie o możliwości. Więc, no ale to jest jakby już kolejny bardzo długi temat. I na koniec. Polska katolicka. Co pan czuje, gdy słyszy taki termin? Czy Polska jest jeszcze katolicka? Czy raczej wiele osób wszelkimi możliwymi sobie sposobami chce pokazać, że niby tak jest? I czy my w ogóle potrzebujemy Polski katolickiej, czy raczej umocnienia dróg i tożsamości wiary poszczególnych osób, które potem oczywiście gromadzą się w Kościół jako wspólnotę, ale one są jakby indywidualnie umocnione? Co czuję, jak słyszę termin Polska katolicka? To z jednej strony wiem, że katolikos, jak to już ksiądz przypomina w tej rozmowie, to znaczy powszechny, uniwersalny, a nie partykularny, więc wiem, że ja bym bardzo chciał, żeby Polska była bardziej katolicka w tym właśnie sensie, bo wtedy byłaby Polską dla wszystkich, a jednocześnie mam świadomość, że hasło Wielka Polska Katolicka było skandowane po to, żeby odróżniać się, a zwłaszcza odpychać innych. Czyli katolickość była tu rozumiana jako swoista tożsamość plemienna, nie jako sposób budowania wspólnoty, jedności. A to też jest niesłychanie ważne zadanie Kościoła, bo przecież ta definicja z Lumen Gentium, którą już tu wielokrotnie przywoływaliśmy w tej rozmowie, ona kończy się też stwierdzeniem, że Kościół jest też sakramentem jedności całego rodzaju ludzkiego. Ku temu jego działalność ziemska powinna zmierzać, żeby tę jedność całego rodzaju ludzkiego wyrażać, a nie tych inaczej myślących gdzieś tam spychać na margines. Dlatego ja bym nigdy w życiu nie stosował haseł, że potrzebujemy Polski katolickiej, bo mam świadomość, iż na pewno zostanie takie hasło zrozumiane opacznie, jako próbę budowania pewnych przywilejów, czy wręcz monopolu dla katolicyzmu. A nie Polski katolickiej, powiedziałbym, potrzebujemy w Polsce bardzo świadomych katolików, świadomie tworzących też swoje wspólnoty, a przez te wspólnoty budujących kulturę tego nowego świata, który jakoś na naszych oczach się rozpoczyna. Nic dodać, nic ująć. Podpisuję się pod tymi słowami, no bo rzeczywiście tak jest zdecydowanie, że no właśnie, Polska katolicka, czy jakby poza katolikami nikogo miało być w niej nie być. A przecież są protestanci, są prawosławni i są muzułmanie i są niewierzący i nie identyfikujący się z żadnym kościołem, bo po prostu państwo jest świeckie. A że wewnątrz są katolicy, to właśnie na nich powinniśmy oddziaływać. A znowuż do innowierców czy z innych wyznań podchodzić według zasady ewangelicznej, czyli czyńcie sobie uczniami, czyli poprzez rozmowę i dialog, a nie poprzez struktury nacisku zewnętrznego. Powinniśmy trafiać do ich serc po prostu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Podejrzewałem, że ona będzie bardzo dobra, owocna i sam dla siebie dużo wielu ciekawych rzeczy się dowiedziałem.
i pozwolę sobie na koniec pobłogosławić Panu oraz jeszcze nim nastąpi błogosławieństwo, polecić wszystkim słuchaczom tego podcastu materiały więzi, jak i również podcasty, które są w internecie, te nieoczywiste podcasty więzi, jak i półprzewodnik po nocy ciemnej, bo to są naprawdę wartościowe treści, które uczą myśleć i do tego myślenia też jesteśmy powołani, aby te uduchować sobie rozwijać. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za dobre słowo, dziękuję za błogosławieństwo, dziękuję za wybranie. Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Jeśli z niego skorzystałeś, no to przekaż go dalej. Pamiętaj, udostępnianie to również ewangelizacja. Bądźmy razem w naszym kroczeniu po wodzie za Jezusem. Wydarzy się tutaj jeszcze wiele dobrego. Odwagi.